Siemanko ludziska, z tej strony Matsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem. Jest to już 50 odcinek i dzisiaj gramy 3 spotkania. Pierwsze z Augsburgiem, drugie z Schalke, a trzecie z ekipą Paderbornu. Obyśmy odnieśli jakieś zwycięstwo, bo jednak w 50 odcinku przydałoby się jakieś. Wybierzmy stroje. Takie będą idealne. I zaczynamy! I zobaczmy, jak se Kolonii ładnie rozgrywają piłkę. Na razie takie podania wszerz, nic nie wynoszące, ale może z tego jakaś akcja się urodzi. Ładnie wychodzi Modest, świetne podanie, strzał i 1-0. Modest daje nam prowadzenie z Augsburgiem, świetnie. Wreszcie Francuz się przebudził i zdobywa bramkę, o to chodzi. Tak powinien grać prawdziwy napastnik. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji, bo naprawdę warto. Tutaj świetnie uwolnił się nasz zawodnik, podał do Modesta. A ten bezlitośnie wykończy. Chociaż bramkarz mógł się zachować lepiej, ale to nie nasz problem. Ważne, że prowadzimy. 1-0. I rzut z autu dla ekipy Augsburga, już 82 minuta. Ładne tutaj podanie do zawodnika Augsburga. Zobaczmy. Ho, Parker. Przegrywa walkę o tą piłkę. Won. Won! I świetnie Borut broni. Ma refleks chłopak, to trzeba mu przyznać. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0. Jedna interwencja Boruca w tym spotkaniu, ale jakże ważna i istotna. W 80 bodajże 3 minucie zatrzymał strzał Łona, dzięki czemu zapewnił Kolonii zwycięstwo. Znaczy w 84, tam o minutę się pomyliłem. Zobaczmy tutaj, Łon ładnie wyszedł na pozycję i świetnie interweniował Boruc, no. Naprawdę bardzo dobra interwencja, lepsza nie mogła być. Sparował piłkę do boku, przez co ekipa Augsburga nie miała szans na dobitkę. No i zobaczmy statystyki. No nikt nie dominował, Kolonia oddała jeden celny strzał, Augsburg też, no ale Kolonia była bardziej skuteczna. Z zawodnikiem meczu Sørensen. No oczywiście strzelcem gola Modest. Asysta Vogta. Jeden obronny strzał przez Boruca, dwa przez Hit, trzy przez Hitsa. Nie ma tragedii. Przejdźmy dalej. No, jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Wreszcie odnieśliśmy zwycięstwo i jesteśmy już na 11 miejscu w ligowej tabeli. Czyli na, można powiedzieć, nawet wysokim, bo... Powiem tak, pierwsza dziesiątka to jest mój cel, nie? No, trzeba sobie stawiać jakieś tam cele, więc ja sobie stawiam, żeby awansować do pierwszej dziesiątki. Minimum to 10 miejsce na koniec sezonu. Oby się udało to spełnić, oby. No tutaj widzimy standardowy trening, ale to jest jednak bardzo ważne, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności na pozycji bramkarza. No już coraz bliżej 84, no to już będzie naprawdę fajny overall. No i pora zaczynać mecz z Schalke. Wybierzmy stroje. Takie będą idealne i zaczynamy! I akcja Kolonii, zobaczmy. Ładnie tutaj rozgrywają. Ładnie im to idzie. Klepka. Modest! 1-0! Ależ uderzenie! Cóż za gol Francuza! Coś niesamowitego. Drugi mecz z rzędu zdobywa bramkę. Wow, po prostu wow. Co tutaj więcej mówić? Coś niesamowitego. Gol stadiony świata, no. Ciężko to komentować, naprawdę. Tutaj chyba Osako zgrał piłkę. Tak jest, do Modesta. A ten rewelacyjnie trafił, no Farman bez szans na interwencję. Takie gole chcemy oglądać w każdym odcinku, no. Co tu dużo mówić. I zobaczmy Avdiaj, co wymyśli. Hüger, ładnie do Choupo-Moutinga, Choupo-Moutinga do Sané. Leroy Sané uderza, ale obok bramki. I zobaczmy, Huntelaar podaje do Platte. Sidney Sam centruje w pole karne, strzał i nad poprzeczką, na całe szczęście nie wpada gol. No mamy sporo szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym. I koniec spotkania, zwyciężamy znowu 1-0, coś pięknego po prostu. Drugie zwycięstwo w drugim meczu w dzisiejszym materiale. No, Kolonia się przebudziła, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie mieliśmy żadnej interwencji, ponieważ Schalke miało zeza, no, tyle można by powiedzieć.
Tutaj można jeszcze raz zobaczyć tego gola Modesta, bo naprawdę warto. Gol Stadion Świata. Świetne tutaj zgranie. Osako, strzał Modesta, no. Torpeda, po prostu Ronaldo by się takiego uderzenia nie powstydził. Ani nikt inny na świecie. No po prostu coś pięknego. Oby miał nadal taką formę, oby. Zobaczmy, statystyki no dokładnie identyczne, tylko kolejny miała większe posiadanie piłki, ale w strzałach identycznie. Tylko nie wiem, gdzie oni oddali ten celny strzał, jak ja interwencji nie miałem. Nieważne. No, bramkarze nie mieli za dużo do roboty, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Nadal utrzymujemy 11 lokatę w tabeli, ale ciężko spaść. O, no. Menadżer Kolonii cieszy się, że jesteśmy w klubie, to naprawdę miłe słowa. Zapewniamy jednak spokój z tyłu, dzięki czemu ekipa z przodu spokojnie coś tam, jak coś tam wbije, to najczęściej odnosi zwycięstwo. I to jest mega. Naprawdę. Oby nam tak dalej szło. No i jeszcze czeka nas jedno spotkanie w dzisiejszym materiale z Paderbornem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie jest to drużyna wysoko postawiona w tabeli. Ale wiadomo, z takimi najciężej się czasami gra. O, już naprawdę blisko 84. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. O, zobaczmy powołanie do reprezentacji. Tak jest, jedziemy na mecz z Rosją i Szwajcarią, które czekają już nas w następnym materiale. Wybierzmy stroje. Takie będą idealne. I zaczynamy. I zobaczmy akcja Paderbornu. Co wymyślą? Ładnie na razie rozgrywają piłkę. Zobaczmy, Sztyger, ale traci piłkę. Podanie do Borucza, no i spada nam nota. Dobra, spoko, może być. Ja na to nie mam wpływu. I rzut wolny już, 78 minuta. Zobaczmy, dalekie podanie. Błąd naszego obrońcy. Strzał! Tuż obok bramki. Oj, szczęście nam sprzyja, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I koniec spotkania, remis 0-0, no niestety tym razem nie odnosimy zwycięstwa, ale to już by było za dużo. Nota niestety 5-7, nie wiem za co mi obniżyli notę, dostałem podanie, przyjąłem piłkę i została mi nota obniżona. Może być, no, ja na to nie mam wpływu. No tutaj bramkarz rywali świetnie interweniował, naprawdę to była jedna z najlepszych interwencji sezonu, taka podwójna. Naprawdę zrobił to niesamowicie, mimo iż w pierwszym strzale drobny błąd popełnił, bo odbił tuż przed siebie, to potem nadrobił wszystko Kruse, no. Paderborn nie może mieć do niego żadnych zastrzeżeń. No Kolonia dominowała i to zdecydowanie, ale co z tego, jak bramkarz Paderbornu był... miał formę życia po prostu, nie? Najlepszy mecz chyba w karierze zagrał. Borut 0 interwencji, Kruse 4, nota 7-7, w pełni zasłużony. Naprawdę był bohaterem tego spotkania. I przejdźmy dalej. Jesteśmy już po trzecim spotkaniu. Trzy naprawdę niezłe spotkania, dwa zwycięstwa, jeden remis. Może być, oczywiście chcielibyśmy trzy zwycięstwa, ale nie narzekajmy. I tak dawno nie odnieśliśmy zwycięstwa, więc jest to wielki sukces, który miejmy nadzieję powtórzymy w następnym odcinku, gdy będziemy grali mecze w reprezentacji. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam Was na następne. Trzymajcie się.